Dzień dobry. Katarzyna Olubińska. I Adam Kuklewicz. Rozpoczynamy interwencję, magazyn reporterów Polsatu. Dundee Walker, tajemnicza choroba atakująca znienacka. Już za chwilę poznamy tych, którzy muszą z nią walczyć. Potem drzewa zabójcy, bo tak tłumaczą ich wycinkę drogowcy. Tną bez opamiętania, bo podobno to drzewa są przyczyną wypadków, a nie kierowcy. Drzewa są niepotrzebnym elementem drogi. Celem kontroli będzie przede wszystkim legalność dokonywanych wycinki drzew. Łącznie ze zrobieniem schodów i podłóg z tego drzewa z odziomka można by do 15 tysięcy wycisnąć z dorodnego jesiona przydrożnego. Najlepiej usunąć drzewa, bo te nie mogą się bronić, zamiast szukać prawdziwej przyczyny wypadków. O tej sprawie w interwencji już za chwilę. Dundee Walker, przyznaję, do dziś nic nie mówiła mi ta nazwa, ale już wiem, że to poważna i nieuleczalna choroba. Dla rodziców Stasia i Joanny diagnoza lekarzy była ogromnym zaskoczeniem. Usłyszeli, że ich dzieci są nieuleczalnie chore. Jak bardzo zmieniło się ich życie i jak wielki trud walki z chorobą musieli podjąć, o tym w reportażu Żanety Kołodziejczyk. Zawsze trzeba być przygotowanym na właśnie na ten koniec, na to, że się spotka z Bogiem i wtedy już tam do góry. To jest wszystko takie normalne, takie. Wtedy nic nie boli, ludzie nie cierpią. To jest piękne. Ale trzeba dawać siebie na tyle dużo, żeby wytrzymać tutaj na ziemi. Joanna ma dziś 22 lata, ale 6 lat temu jedna chwila odmieniła całkowicie jej życie. Joanna poczuła się źle, została poddana badaniom. Diagnoza, jaką postawili lekarze, była szokiem. Wykryto u dziewczyny chorobę Dundee Walkera. O tej chorobie rodzina wiedziała niewiele. Choroby, wiadomo, spodziewać się można zawsze, ale choroby to człowiek kojarzy najczęściej z grypą, z katarem. Rzadko bywa, że, albo przynajmniej nie każdego, że tak powiem, doświadcza sytuację, kiedy nagle okazuje się, że to jest bardzo poważna choroba. Zespół Dundee Walkera jest zaburzeniem rozwojowym, znaczy prościej mówiąc wadą rozwojową układu nerwowego centralnego. Joanna natychmiast przeszła pierwszą skomplikowaną operację. To miał być koniec kłopotów. Niestety okazało się, że jest to dopiero początek walki o życie Joanny. Po kilku miesiącach kolejny raz trafiła do szpitala. Przeszła następne operacje. Bardzo pomagało mi to, że była ze mną moja mama. Gdzie nie wyjeżdżałyśmy do szpitali, często do Warszawy, to wszędzie mama była. I jak trzeba było, stała nawet cały dzień koło mojego łóżka i wtedy, kiedy ja walczyłam, walczyła razem ze mną. Jeśli chodzi o dziecko, to każdy daje radę. Nie ma chyba takiej matki, która by sobie nie poradziła. Asia przeszła pierwszą operację i nadzieja na to, że już będzie dobrze, okazała się płonna, no bo ona w tej pierwszej operacji tak praktycznie toczyła się może dobrze, chyba miesiąc. No i potem zaczęła gehenna tych dalszych pobytów w szpitalu. Czego ty się najbardziej obawiasz? Śmierci. Śmierci. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Bo nie wiem, jak długo jeszcze będę żyć. Joanna do dziś przeszła 11 operacji, jedną w Izraelu, lecz choroba wciąż nieodwracalnie niszczy układ nerwowy i mózg. Joanna nie poddaje się jednak i walczy. Niedawno wyszła za mąż. Mąż Joanny też jest chory i to, jak mówią, łączy ich w bólu. Najszczęśliwszy dzień w moim życiu? Ślub. Ślub, może spotkanie z moim mężem pierwsze. Te przeżyte miesiące i może okres, w którym się dobrze czułam, jaki w którym to? Nic mnie nie bolało. No właśnie, jaki to był okres, jak długo? Pół roku. Przed naszym spotkaniem wiedziałem o sytuacji Aśki.
Bardzo mnie to przestraszyło, ale pierwszy kontakt z Aśką rozwiał wszelkie wątpliwości. Z chorobą Dandy Walkera zmaga się też 6-letni Staś. Pani Ewa, mama Stasia, o chorobie syna dowiedziała się już w czasie ciąży i jak mówi, liczyła się z najgorszym. Od 6 miesiąca ciąży właściwie przygotowywaliśmy się na to, że nasze dziecko będzie chore i że trzeba będzie z nim pracować. Przy czym liczyliśmy się też z tym, że mały umrze. Staś nie chodzi i nie mówi. Pojawiły się u niego napady agresji, padaczki. Kiedy udało się lekarzom zażegnać jeden problem, pojawił się następny. Stasiu przestał jeść, słabł. To trwało tygodniami, na przemian z okresami agresji, pobudzenia. Natomiast w tym roku niestety rozhulała się padaczka. W lutym trafił nam z obrzękiem mózgu na intensywną terapię i my właściwie nie wiedzieliśmy. Został zaintubowany, właściwie nie wiedzieliśmy, w jakim stanie Stasiu nam się obudzi. I właściwie... No właściwie liczyliśmy się z każdą ewentualnością. Baliśmy się, że może będziemy mieć tam rośliny. Rodziny chorych i chorzy na Dandę Walkera skazani są na nieustanną walkę. Walkę z chorobą i o pieniądze na leczenie, tak jak w przypadku Joanny. Rehabilitacja niezbędna jest też dla Stasia, to ratuje jego sprawność. Wszystko niestety związane jest z pieniędzmi, których rodziny niestety na to nie mają. Co mnie najbardziej przeraża, taki moment, kiedy usłyszę, że już się nic nie da zrobić. Takiego momentu nie chciałabym doczekać. Staramy się o tym nie myśleć. Nie myśleć, bo to są myśli, które odbierają siłę, a my musimy być silni. Wiara i nadzieja jest najważniejsza, ponieważ gdyby tego nie było, nie wiem, czy w tej chwili mówiłabym, siedziała, patrzyła. Joanna może być wzorem do naśladowania. Jest w niej tyle woli walki, optymizmu, wiary, a wiara przecież czyni cuda. Teraz w interwencji wracamy na Mazury. Nie tak dawno interweniowaliśmy w sprawie wycinania przydrożnych, często 100-letnich drzew. Drzew, które zdaniem drogowców są przyczyną wypadków. Trudno obarczać drzewa odpowiedzialnością za to, że giną ludzie, bo nawet policja potwierdza, że głównymi przyczynami wypadków są nadmierna prędkość i alkohol. Okazuje się jednak, że dzieci bardzo.